Rozpoczynaliśmy tylną taśmę, rozciągamy łóżki. Uwaga, noga do góry, każdy da radę wstawić ją na jakiś stołek. Jak nie na stołek, jak nie na taki stół, to na krzesło. I co? Nie pochylamy się, nie odchylamy się, bo można się przewrócić. Stoimy prościuteńko i czekamy, aż nasza noga powie, że przestało już ciągnąć tutaj pod spodem. Potem rozciągamy drugą nogę w ten sam sposób, ale jeszcze na boczek. W momencie, kiedy przechylimy się tu, ciągnięcie w tej nodze jest dużo silniejsze. Jak zrobimy to w drugą stronę, to ciągnie ta noga, ale warto je zamienić.